Piknik z pasją po zdrowie zawita po raz pierwszy do Rudy Śląskiej. Organizatorem wydarzenia jest Glinka Academy, inicjatywa Małgorzaty Glinki, wybitnej polskiej siatkarki, wspierająca kluby siatkarskie stawiające na szkolenie młodzieży. Jedynym z nich jest rudzki KPKS Halemba. Celem tego pikniku jest przede wszystkim zintegrowanie i rodziców, i dzieci, i tych środowisk sportowych. I troszeczkę pomoc w edukacji dla rodziców, z czym się wiąże zdrowy tryb życia ich dzieci, więc będziemy mieli w harmonogramie, w tym naszym wydarzeniu, konsultacje z dietetykiem, lekarzem, będzie fizjoterapeuta, będzie strefa dla rodziców, rekreacyjna. Będzie też sporo rywalizacji sportowej dla młodszych uczestników, ale też jeżeli hasło zdrowie, to będziemy mówić i przyrządzać zdrowe posiłki, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i wyjdzie stąd zadowolony. Impreza przeznaczona jest nie tylko dla dzieci i młodzieży. Do udziału zaproszeni są również dorośli, którzy mogą dowiedzieć się więcej na temat sportowego trybu życia swoich pociech. Właśnie o to chodzi, żeby to było skierowane dla wszystkich, i dla dużych, i dla małych, i dla osób, które sport uprawiają, i dla osób, które ten sport może zaczną uprawiać, ale również dla tych, którzy chcą się po prostu poruszać, chcą się dowiedzieć czegoś o zdrowym odżywianiu, o prawidłowym tak naprawdę funkcjonowaniu. Myślę, że to jest tak naprawdę najlepszy sposób, gdzie mogą w jednych zajęciach czy w jednej imprezie wziąć udział i rodzice, i dzieci. I to nie na zasadzie takie, jak to jest zazwyczaj na turniejach, że dzieci grają, rodzice patrzą, tylko teraz tak naprawdę będą, jeżeli nie będą razem uczestniczyć w zajęciach, to na pewno dzieci będą mogły popatrzeć, jak rodzice się ruszają, a rodzice, jak ruszają się dzieci. Piknik z pasją po zdrowie rozpocznie się o godzinie 9 w sobotę 22 września. Impreza odbędzie się w hali Mosiru w Rudzie Śląskiej.